parafianie wierzą w przeznaczenie i w karę Bożą. Także dzisiaj to, co na Marszałkowskiej 19/21 w IPN-ie było, to przecież oni sami niektórzy tak chodzili i tak mówią, o, kara Boża, że zesłali na Syberię, że z wagonów bydlęcych wyrzucali na minus 50-stopniowy mróz, mordowali przy okazji, do studni wrzucali sztyletem, kula w łeb, no mnóstwo, to co Państwo zresztą widzą, na tym, na tej wystawie kontrowersyjnej, która już jako trzecia tu w Warszawie, w Żebracznicy Wielkiej została wystawiona w Warszawie, w Żebracznicy Wielkiej, gdzie tramwaj chodzi. Także już tych taksiarzy nawet koło Muzeum Narodowego nie pokazywałam, no bo tak się gapili, że ja tak biegam po ulicy i fotografuję jakieś piękne budynki. Tam, proszę Państwa, gdzie jest klub, gdzie dyskoteka nasza jest, ja tam tańczę, chodzę na dyskoteki, no to przecież, a mam, jak to się mówi, więcej szczęścia jak rozumu, chociaż oczywiście intelektu, jak to moja lekarka kiedyś od dziecka powiedziała, że ja wyjątkowo będę intelektualnie rozwinięta, a nauczycielka w szkole, że w telewizji, a że tancerka, a że aktorka. Ja mówię, to ja już do baletu uczęszczam, już w teatrze występuję. Ale nie o to chodzi, proszę Państwa. Chodzi o to, że rzeczywiście tak jak ktoś może i chciał, to się tak to ziszcza. No bo jak mówią, że to kara Boża, że na Sybir wywozili, proszę Państwa,